Witam. Dziś zaprezentuję magnetofon typu DEG rodzimej produkcji Unitry, a mianowicie jest to model M532SD. Magnetofon przeze mnie został zakupiony na popularnym portalu za kwotę 30 zł. Niestety koszty odrestaurowania go i wprawienia w ruch trochę przerosły, że tak powiem, jego cenę na chodzie. No ale z racji sentymentu postanowiłem go naprawić. Magnetofon określany był przezwiskiem Tapeciak ze względu na jego wykonanie obudowy zewnętrznej. Tego typu deki produkowane były w Lubartowie z podwójnymi wskaźnikami wysterowania poziomu zapisu, osobno dla kanału lewego, jak i prawego, od 1977 roku. Magnetofon wyposażono w filtr DNL, filtr redukcji szumów DNL, oraz możliwość odczytu dwóch rodzajów taśm, żelazowej, jak i chromowej. Włączało się po prostu chromówkę przez przyciśnięciem tego przycisku. Osobno zastosowano potencjometry głośności dla wyjścia słuchawkowego lewy i prawy oraz potencjometry głośności podczas nagrywania osobno na kanał. Kaseta ładowana była standardowo od góry. Z tyłu magnetofonu znajdują się wyjścia, jak i wejścia. Tu widzimy wejście słuchawkowe, wejście po podłączenie pod wzmacniacz do sygnałów z telewizji, z radia, z magnetofonu i gniazdo do zasilania sieciowego. Po zdjęciu obudowy magnetofon prezentuje się w następujący sposób. Oczywiście kupiłem go dość za tanie pieniądze. Myślałem, że renowacja będzie prostsza, jednak nic mylnego, ponieważ jest bardzo mało części. A poważną usterkę, którą on miał, to po prostu był zepsuty regulator obrotów silnika. Jest on tutaj. Został wymieniony. Musiałem dokupić nowy, ponieważ stary nie nadawał się w ogóle, żeby jakośkolwiek nawet ze schematem go ożywić. Po prostu ktoś bardzo ostro przekombinował, żeby ominąć ten regulator. Oczywiście nowe paski napędowe, wyczyszczone rolki, tak żeby trzymał obroty, nowe bezpieczniki, nowe żaróweczki. Oczywiście układy są wyczyszczone. Głowica standardowa Unitry, nagrywająca, odtwarzająca i głowica kasowania. Oczywiście suwaki nie posiadały oryginalnych przycisków, nakładek, dlatego postanowiłem użyczyć troszkę części z zepsutego magnetofonu Condor. No, kieszeń jest standardowa, bardzo prosty mechanizm. No, największą wadą, tak jak mówię, są regulatory prędkości obrotów silnika w tym modelu. Zaraz zaprezentuję, jak wygląda po włączeniu do sieci wszystko, tylko złożę go do kupy. I teraz krótka prezentacja. Oczywiście po włączeniu magnetofonu podświetlają nam się wskaźniki. One są niestety nieruchome podczas odtwarzania. Jedynie działają podczas nagrywania. Standardowo po zapaleniu, po włączeniu magnetofonu zapala nam się lampka sygnalizująca wybór taśmy standardowej, czyli żelazowej. Tutaj posłużę się kaseta demonstracyjną, jednak nie będę podpinał magnetofonu do wzmacniacza.
Taka kaseta była dodawana standardowo do magnetofonu przy zakupie magnetofonu w celu ustawienia poprawności dźwięku stereo i sprawdzenia działania filtrów czyszczących, czyli DNL w tym wypadku. Magnetofon przewija w obydwie strony. Wszystkie funkcje, że tak powiem, przywróciłem do stanu używalności. Odtwarza po podłączeniu do wzmacniacza. Podłączyłem go sobie na próbę po naprawie. Odtwarza bardzo czysto. Po wyregulowaniu głowicy odtwarza bardzo czysto. Jedynie nagrywanie, no to wiadomo, na tą głowicę pozostawia wiele do życzenia, ale moim zdaniem tak pozostaje jeden z kultowych magnetofonów tamtego okresu. Dziękuję za uwagę.